dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Szakiem wzięliśmy udział w zawodach na najlepszego konstruktora przedziwnych itemów w grze Minecraft. Każdy z nas musiał wymyśleć jakiś głupi przedmiot, a następnie go zaprezentować. Ale słyszałem, że widzowie też coś dzisiaj przygotowali, więc sprawdźmy co do takiego. Toaleta, iPadzik. Co takiego może być? Możemy to sprawdzić, kiedy wy zostawicie łapeczkę w górę, więc klikajcie i sprawdzamy. O! Sraczpad. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał. No i zaczynajmy ten dziwny odcinek. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko! Siema, witam! I dzisiaj, moi drodzy, każdy z nas musiał przygotować jakiś dziwny item, który stworzy w grze Minecraft. Tam z daleka jest Szaka chata, ja dziękuję, tak, stary! To jestem ja, 1 do 1, stary, ej, spójrz na mnie. Przepiękne, jeżeli wam się podoba Szaka domek, zostawcie łapkę w górę, moi drodzy! O, tak! Szaku, czy mnie dzisiaj zaskoczysz? Co przygotowałeś dla mnie? Dawaj, dawaj, można wejść do środka? Jasne, zapraszam, śmiało. W butach? Proszę, proszę. A, no w butach. Proszę państwa, jak tu fajnie. Proszę bardzo. To jest schemat pierwszego itemka, tak? Tak, stary, nie spodziewasz się tego po mnie, że coś takiego zrobię. Okej, ja to zawijam, cyk. Bierz. Bewsztyk, TNT, gładki kwarc i sproszkowane redstone. Wow. Big Blaster! Ale nie używaj go tu, nie tutaj, nie co tutaj. Co jest? Ole armata! Proszę opuścić pomieszczenie tutaj. To jest takie niebezpieczne, lokal. Tak? Tak, tak. Lepiej obok twojego to zrobimy. Okej, okay. Właśnie, właśnie, widzowie, bo jeszcze wam nie zlikowałem. Spójrzcie na to! Fish stick, wypisz i maluj. Zobaczcie na moją mordkę i na chatkę. Wygląda tak samo. Jeżeli wam się podoba mój domek, koniecznie zostawcie drugi raz łapkę. Dobra, Szaku, co ten Pig Blaster potrafi? Bo jest po pierwsze kozacką armatą. Ta świnia siedzi w portalu. Znaczy no trochę jakby w portalu, ale uwaga, jak klikniesz prawie przycisk myszy, stary, to patrz co się dzieje. Ło, wow, poleciała! Leci świnia, normalnie leci. Pojawia się. Boom. I robi boom. Jaka eksplozja, dobra stary, no to chodź tutaj do mnie. Coś no. W coś przycelujmy. Ale nie w mój domek. No oczywiście, że nie w twój domek. Nie trafiłem, poleciała na przodu. To teraz o mały ja. Głos. Nie w twój domek. Szaku, nie świruj, nie świruj. Jedyne w umie, stary. No, było dobra. Blisko. Dobra, no to chociaż strzelimy w te drzewko koło ciebie. BUM! Wow! Stary, ja tutaj jeszcze dostaję damage. Co ty żeś stworzył? Nie wiem, sam jestem w szoku trochę. Jeszcze raz! BUM! I się respią świni! Stary, pogięło cię! Co jest? Scarification, modification ci zrobiłem w szoku! Nie bij! Nie bij! Nie bij, przepraszam! Zaraz modyfikuję. No nie, stary. Zrobiłem ci z ryja marmeladę, Szaku. Ale ci zaraz marmeladę. Nie, zniszczyłeś moje projekty. No to dobra, to sobie kupisz nowe albo wymyślisz na nowo. Ty mądra makówka jesteś, więc dasz sobie radę. Dobra, od razu oceniam twój przyszły tutaj wynalazek na jedynkę. Od razu mówię. Ej, ja twój oceniam na mocną dychę. Wy widzowie bawcie się razem z nami i też ocencie Szaka wynalazek w skali 1 do 10 w komentarzu. Jeżeli moi drodzy pod tym filmem zostawicie tak 20 tysięcy łapek. Dobrze, Szaku? Dobrze mówię? Minimum. Minimum, to... Przechodzimy Minecrafta używając tylko i wyłącznie Pig Blastera. Stary, to będzie mega ciężkie. Przecież to jeden ruch i zoba, na przykład takiego takiej chatki nie ma. Nie wychodź z gierki, nie wychodź z gierki. Koniec. Nie ma takiego bicia. Kurde, taki miałeś ładny domek, ale musiało znieść na wietrze. Widzisz, wyobrażasz sobie? Chodź, chodź, były sąsiedzie, bo nie masz już domu. Chodź zobaczymy, ze mną. Zobaczymy, jak twój wytrzyma, ja ci... no pokaż. Ej, poczekaj, poczekaj, umówmy się. To był wypadek przy pracy, tak? Proszę nie rozpierdzielać mi chatki bez pardonu, tak? Bez problemu żadnego. Problemu. No, no. Nie martw się. Zapraszam. O kurde. O kurde, stary, mi się też wszystko rozpieprzyło. Takie eksplozje. No dobra. To ja muszę to poprzywieszać na nowo. Poczekaj sekundkę. Okej, okay, może zacznijmy od czegoś lightowego. Tutaj. Masz schemacik, proszę sobie stworzyć. Oho. Itemki w skrzyneczce. Ja też sobie to zrobię. To wymyśliłeś, sprawdźmy akwarium. Lepiej. Stary, to jest akwarium dla śmieci. Tak! I patrz, właśnie złapię jednego śmiecia. No nie, to się nie liczy. Zdejmij to. Stary, ty masz teraz głowę w śmietniku przecież. Zdejmij to. Sam se zdejmij. Nie umiem. A, o. Dobra, bo ja to założyłem, stary! Nieśmieszne, sam to zakładam, dobra, myślę, że ty mi założyłeś. To nie koniec szaku atrakcji, ponieważ ten śmietnik działa w taki sposób, spójrz. I sobie wyrzucasz śmieci elegancko, rozumiesz? Jak masz nadmiar.
O kurde, zepsuł się. Nie ma, nie ma. Nie, ja go mam, trzymaj. Piękny jesteś, piękny jesteś. Stary, ale to nie koniec niespodzianek. Taka tarcza ma troszeczkę ataku. Ty nawet nie wyobrażasz ile. Patrz. O, dawaj. Bum. Nic, nic nie zadałeś mi, zero. Bum. Zero. Pum. Dalej nic, dalej pum. Nic. Pum, pum, pum. To ma po serduszka. Spokojnie. To co, testujemy? Dobra, dawaj, na jakiegoś zombiaka. Nie no, ty wal we mnie z rakiety. Ja to wytrzymam. Aha, przecież. Dobra, dobra. Co ty myślałeś, że ja nie wytrzymam? Ha! Mówiłem? Ha! Mówiłem? Jest. Jestem szaku za dobry. Dobra, dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Ha! A bez? Też! Te świnie są twoje lewe jakieś. Niczym fajerwerka. Dobra, stary, jak ja wracam się po swoje itki i trzeba przetestować teraz mój super śmietnik, który zakładam na głowę. Tarczę biorę do ręki. Na creeperko, bo gdzieś tutaj był. Siema, panie creeper. Myślisz, że ja pana się boję? Ha! Nic! Zero! Totalne nie, zero! No. Fajne. Daję mocną ósemkę. Co ty żeś powiedział? No, ósemka. To jest dużo, stary, przecież. 8 na 10, mega. No nie mogę ci na łeb założyć! Nie założysz, co ty sobie myślisz? No dobra, niech będzie. Wy widzowie ocencie oczywiście w skali 1 do 10 w komentarzu. A teraz czas na szaka pomysł. No pokaż, zaskocz, zaskocz. No pokaż mi lepiej, gdzie mój domek jest, stary. Możesz, jak coś, stary, u mnie się rozgościć. Zapraszam, dobra. Proszę pana bardzo, drzwiczki otwarte. Nie, 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 wyjdź, daj mi chwilę, daj mi tu minutę, ja tu coś skraftuję. Mm-hmm. No dobra, to poczekajmy. One eternity later. Dobra, ja już skończyłem, zapraszam. Długo ci to zajęło, o kurczę, jest kilka schematów. No dobra, o kurde, aż taki? Ty kojarzysz Beyblade'a, wiesz co to jest? Beyblade, tak, to moje dzieciństwo, są takie bączki, które się puszczało. Ty i przeciwnik mieliście takiego bączka, które się ze sobą zderzały na arenie. W takiej miejsce się tym grało. I ten, który wypadł albo się zatrzymał jako pierwszy, przegrywał. Czy ty zrobiłeś Beyblade w Minecrafcie? Dokładnie, twój niebieski, dawaj ten pomarańczowy. No dobra, niech będzie schemat tu, tu, tu i tu. Okej, okay, jest, to, dobra. To. Wow, Beyblade u mnie wygląda jak wędka. O, zmienił się już na normalny. Mam niebieski bączek, którego będę puszczał. Dobra, słuchaj mnie, śmieszku. Widzowie, jeżeli Szaku ze mną wygra, to wbijacie wszyscy do niego na kanał, link w opisie, i zostawiacie mu suba i piszecie: Szaku, ogol ten łeb marchewkowy. O, to będzie spoko. A jeżeli ja wygram, to Szaku będzie jutro mnie nosił cały dzień na rękach. Tak, tak zrobimy. Dobra, deal, deal. Deal, no to uwaga, 3, 2, 1, go! Go! Poszły, zderzyły się! Farel, wygraj! Znowu. Wygraj, wygraj, Farel! Dawaj, dawaj, marchewiarz, lecisz, lecisz po swoje, po milion. Co jest? No dawaj! Dobrze, jedziesz, dawaj, jest, z rudym, padasz, jedziesz padasz, z rudym, padasz. Nie! Tak, padasz, padasz, padasz! Co jest? Tej! Zwycięstwo! Szaku! Nie, marchewiarz. Jeszcze raz, proszę, podwójna stawka. Dobra, to tak. Jak teraz przegrasz, to jeszcze do tego dorzucasz mi obiad, a jeżeli wygrasz, to widzowie do ciebie wbijają i mnie nie nosisz cały dzień jutro. Dobra. Lecimy z tym. Raz, dwa, trzy, go! Ale cię dojadę, ale cię dojadę! Beyblade niebieski jest mój! Chyba rzut ma znaczenie, mam wrażenie, ja tak go w ściankę wbiłem. Dawaj, lecisz, marchwiarz! Proszę, nie no. Nie przegraj tym razem. Jeśli on przegra, to znaczy, że to jest ustawione pod kolor. Że masz zerdzewiałego Beyblade'a! Nie no, co on robi? No, dawaj go, dominacja! Nie no, jedziesz z rudym, Farel, ostro, dobrze! No, dawaj, dawaj, kto? Kto się zatrzyma? Rudy! No, nie! Niemożliwa rzecz się stała! Stary, ja mam tarczę, ty mnie możesz, wiesz co, na natkę pietruszki naskoczyć. Chodź, chodź. Chcesz jeszcze raz dostać baty? Czekaj, nie, chcę zobaczyć, co się stanie, bo to chyba jest ustawione. Patrz, wypuściłem dwa te same i znowu pomarańczowy przegrywa. Nie, dobra, to jest ustawione, stary! Nic jest ustawione! Ewidentnie oszukane, nie, nie gra. To ja, dobra, to ja zagram rudym. Dobra. Jeżeli wygra, Szaku, widzowie, trzeci raz mu dajmy tą szansę. Jeżeli wygra, to wbijcie do niego. On nagrywa bardzo fajne shorty z Minecrafta. Jeżeli lubicie shorty, a jeszcze nie byliście, to koniecznie zasubskrybujcie. Spójrzcie, jaka pocieszna mordka. Oho. Trzy, dobra, dwa, dawaj. Jeden, go! Olo, od razu zderzenie było czołowe, znowu, no! Znowu, patrz, co się dzieje.
Ale walka teraz jest, stary ogień. No i teraz na pewno wygram. Jak teraz przegram. Jest dominacja. O, chłopie, ty nie masz szans. Rudy wygra, Rudy wygra. Nie, Rudy przegra, Rudy to jest przegryw na zawsze. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, nie, dobrze. Nie rób mi tego. Dobrze, nie rób mi tego. Jedzie z niebieskim. Jedzie nie z fioletowym. Nie rób mi tego. Nie, dobra. I co? I co, Szaku? Dominacja genetyczna, tak zwana. Nie. Dobra, stary, Bakugany są najlepsze. Nie nadaje się. Dobra, chodź, chodź. To teraz ja ci coś pokażę fajnego. Stary, no, widzisz to? No i co to może to zapraszam do skrzynki. Proszę sobie wziąć i stworzyć. Stary, okay. To jest rura z Mario Bros. Stawiasz tu. Nie? I pa. Trum, trum, trum. Gdzie się pojawiłeś? A pod spodem, pod spodem. Drugiej stronie. Siema. Tak, mamy za mało rur. Dobra, ja bym tych rur dorobił. Możesz zrobić tak i na przykład w bok. I sobie wchodzisz tu. Cyk. I jesteś na dole. Ha! Jakie mądre. Zróbmy więcej rurek. Okej, Szaku. No to zacznijmy naszą zabawę. Zróbmy tak, że niby sobie idziesz tu. Tak, tu będzie wejście. Okej. Okay? Dobra, tylko jak w bok budę. O! Aha, w ten sposób. Tu było wejście. Idziemy dalej. Tu, 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 tu. Cyk. Normalnie roller coaster, stary. Cyk, 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 cyk. Załóżmy, że tak. Tu se wchodzę. Trum, trum, trum. Rurą? Co? Co ty żeś zrobił? Co dam? Szaku! I co? Ale żeś mnie teraz sprankował. Nie spodziewałem się tego, ci powiem. Myślałem, że jeszcze spadnę i trafię do rury. Nie no, generalnie bardzo fajne to jest. Mi się to podoba. Ja tutaj daję dyszkę. Dyszkę za to. Też daję dyszkę. A wiesz co jest najlepsze? No, na pewno nie te rurki. Na pewno są te rurki najlepsze, ale daj mi rurek trochę. Teraz, stary, stworzymy najgłupszą rurę w Mario Bros. Patrz. Zrobimy tak. Cyk, cyk, pyk, pyk, pyk. Wchodzisz tu i jesteś w tym samym miejscu. Ale bajera, co? Kurde, myślałem, że cię, stary, zamkam. Zamknąłeś tam. Mnie? No, chciałem. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. W imię nauki, właśnie. Dobra, w imię nauki wchodzę i idę, idę, dawaj, dawaj. O! Pod spodem jesteś jednak! No, no niestety tak nie działa. A czekaj, a weź, weź mi tu do rury, a ja ją zniszczę. Dobra, wchodzę. Jesteś jednak! Co jest? Co stary! Było? No to zobacz sobie. Dobra, wchodź. Raz, dwa, trzy, weszłem. Nie weszłeś, wszedłem. Tu jestem. Stary, ty po prostu znikasz w tym no momencie. No tak, normalnie jestem stary na ziemi. Dobra, jak fajne, szef. Fajne. No to dyszka, dyszka, tym bardziej dyszka. Dobra, teraz ty, przygotowałeś coś jeszcze, czy nie? No mam jeszcze jedną taką rzecz, ale no zobaczymy jak działa. W Beyblady swoje już dostałeś, Lanie. Poczekaj, stój, 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 bo ja muszę jeszcze odbudować. Nie pamiętasz, kto mi bazę zniszczył? A few moments later. Dobra, stary, zapraszam! No i co ty robisz? Zapraszam, Szaku. No, no i co ja mam zrobić? No wyjść! No, ale się nie da. I do śmietnika wpadł! Najlepszy jestem w tą gierkę. No ty jesteś prankster, bombka. Ja to jestem... No. Patrz lepiej, co przygotowałem. Założyłem hełm w razie czego. Nie przejmuj się, robimy teraz robota wielofunkcyjnego, chłopie. Co? No, normalnie robot kuchenny? Coś podobnego. O! To robot! Wow! Jaki piękny! Ma brązowe oczy! No będzie za mną chodził? To jest normalnie pet! Czekaj, weź mnie zaatakuj. Nic się nie dzieje. Nic. Szaku, stworzyłeś robota, o którym nie masz pojęcia? No bo chciałem go z tobą przetestować, stary. No jak z tego co widzę, to on chyba tak średnio działa. No. On po prostu jest. On po prostu, on po prostu jest. Jest, na to wygląda. Ha! Zepsułem ci go! On znik razem z tobą, zepsułem stary. Zepsułem ci go! Czy to jest twój? Aha, to był mój. Okej, okay. Szaku. Tak, 3 plus chociaż. Bezużyteczny robot. Nie? Nie ma sensu w ogóle tutaj o nim w ogóle dyskutować. Ale stary, patrz, możesz sobie do niego pogadać zawsze, nie? W podróży. Ja powiem tak. Tobą. Jedynka do dziennika, przyjdź jutro ze starym burakiem. Nie, 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 no chociaż 3 plus. Tak, a. Masz ze starym burakiem przyjść i tyle. Słyszy mnie pan marchewka? Tak, słyszę. To proszę się spuścić w tej toalecie. Do widzenia. No, dobra, stary burak, wiesz co? Idź, pokaż co przygotowałeś, zaraz cię ocenię. Okej, okay, dobra, dobra. Idziemy zobaczyć.
Tak jest, a więc tak, Szaczku, czy jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Na pewno jesteś gotowy. No jestem na twoją jedyneczkę, no pokaż co tam masz. Proszę wziąć sobie trochę lazurytów. Denerwuje mnie ten robot w tle. Jak go uciszyć, Szaku? Masz pomysł jak go uciszyć? Tak. Stary, dajesz go tutaj pod ściankę. No. I kowadło. Chyba nie zadziałało. No nie. Nie, no kurde. Najgorzej. A weź się nie ruszaj. O, cisza. Nie ma problemu. Możemy po cichu testować hełm. Kojarzysz Mario Brosa, nie? To jest jeden z potworków. Nie zdążyłem powiedzieć o co chodzi. Gościu nacisnął, nie gadaj! I wysadził pół świata. Myślałem, że to na plecy się zakłada. Szaku, to żeś wymyślił, ci powiem. Ale niespodzianka, co te roboty dalej twardo stoją. Dobra, Szaczku, teraz ci pokażę, na czym to polega. Poczekaj. Jedna książka, druga książka, trzecia książka, czwarta książka, no i piąta książka, tak? To jest takie urządzonko, które samo naprowadza. Więc kładziesz i uciekasz. Jak najdalej! Wpadłem do dziury akurat 2x2, no mnie zaraz pokręci. Dawaj, Szaczku, jesteś gotowy? 3, 2, 1. Go! Uciekaj! Goni mnie? Tak! Nie goni! Ja pierdzielę! Gdzie jest woda? Przerąbane! W drugą stronę! Chory chyba jesteś! Chowam się pod wodę! Leci na mnie! Złapało mnie! No i dętka. Nawet pod wodą to zabija. Moi kochani, czas na ostatni challenge z Szakiem w tym odcinku. Jeżeli Szaku wygra, wbijacie do niego, stawiacie suba, a jeżeli ja wygram, stawiacie łapkę w górę pod tym filmem. Jesteś gotowy? Na 3-4 puszczamy zabójczą skorupę i lecimy na dół. Kogo pierwsza dogoni, ten przegrywa. 3, 2, 1, go! Lecimy! Płyń, Farel, płyń! Gdzie ona jest? Jestem za tobą. Gdzie ona jest? Leci z góry! Widzę, że leci, uciekam! Utonę zaraz! A! Ja też! A nie! Szaku! Jesteś niesamowity! Jestem najgorszy!